Dzień doberek, reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień doberek, reniferek, najprawdziwszy w świecie. Takie uszka i takie różki ma ten reniferek. I nosek ma czerwony. I dopiero się obudził, bo dopiero się zaczyna. Ale będzie przecudownie. Nie mam pojęcia, która jest godzina. Która jest godzina, ale jest 1 grudnia. Nas to nie interesuje. Jakiś stworek z Gwiezdnych Wojen chyba to jest. Czubak? Dzwoneczki! No i potuptał. Sprawdzasz, czy jest Mikołaj w kominie już? To miejsce na świętego Mikołaja, nie jest tam gdzieś? Leci już? Czy jest w drodze jeszcze, misio? Oj, misio. Jesteśmy już po 1 grudniowym śniadanku we wspaniałym gronie. Jest bardzo, bardzo klimatycznie, chociaż dopiero zaczynamy vlogmasy. Niektóre elfy są bardzo pracowite i ubierają już się w swoje czapki i lecą do pracy. A my tymczasem będziemy dzisiaj jeszcze tutaj odkrywać, ile można tego pierwszego vlogmasowego dnia stworzyć klimatu świątecznego. Będziemy się bardzo, bardzo starać, tak, żeby tutaj reniferki wszystkie były zadowolone. Także ja lecę do pracy, a was zabieram w magiczną, znaczy oni zabierają w magiczną podróż po vlogmasach. Chciałbym bardzo, ale teraz jadę autem, więc nie muszę iść. Już tam zaprzęg na ciebie czeka? Tak, tak, zaprzęg. Miko Matiowy. Miko Matiowy, tak. A oni zabierają was w magiczną podróż. Świat vlogmasów, pierwszego vlogmasa. Idziemy szukać Spinkie Wasów, bo ciotce matce zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Model boski. A, to jak tylko... Nie, bo tu trzeba wystukać rytm odpowiedzi. O, stuku poku. No, przypuszczam, że tak, no chyba, że nie ma... Prezenty ukryte są w ramkach. Hasłem dzisiejszego dnia i jednocześnie zadaniem pierwszym vlogmasowym są kalendarze adwentowe, które właśnie wrzuciłyśmy na nasze Instagramy i dzisiaj wszyscy sercownicy pokazują swoje kalendarze. Jeszcze nie zdrapaliśmy jedyneczki, to zrobię jak już będziemy z Rafciem, jak wróci z pracy. I tymczasem uciekamy z domu, lecimy do Łodzi. Jedziemy na jarmarki świąteczne, więc tutaj jesteśmy vlogmasowi elegancko. I świąteczni, i misiowi, i szalikowi, i gotowi już prawie do wyjścia. Dobra. Ja myślałam, że tu będę musiała wszystkich namawiać do vlogmasowych aktywności, a tu dziewczyny tak dbają o klimat. Natka przygotowała mandarynki na drogę, a przed chwilą dzwoniła Kinga i śpiewaliśmy sobie Last Christmas na dwa samochody, bo u nich też leciało w RMF FM właśnie Last Christmas, także jest po prostu
prostu świątecznie mega. Ja mam dzisiaj czapkę. Dzisiaj będę musiała być odważniejsza, bo Rafała nie ma. O, Natka już wsuwa, proszę Państwa. No jak? No ja sobie obiorę sama. Do it yourself. Dziękuję. Oddam Ci ze swojej. Święta, święta. Uwaga, uwaga, dotarliśmy na miejsce. Powoli zaczynamy się rozglądać po tych pięknych chatkach. Jarmark rozpościera się od ulicy Nawrót do ulicy... Nawrót. Nawrót do ulicy, pamiętasz jakiej? W tamtym kierunku. Innej. Innej. Sprawdzimy, jak dojdziemy do końca. Także takie szybkie rozeznanie póki co. Pewnie zaraz coś sobie przekąsimy i przyjrzymy się bliżej tym domkom. Żeby nie było, że my tak o po prostu do Maka wpadliśmy, taki kawał jechaliśmy, to jest wyjątkowy magazyn, bo mamy widoki na jarmarki. I jest ciepło w środku, także po prostu taki klimacik. Właśnie próbujemy oszukać rzeczywistość, bo weekend był cudowny, a powoli dobiega końca. Muszą wyjeżdżać zaraz. O, i wcale o tym nie rozmawiamy na razie, ale wszyscy czują, że coś wisi w powietrzu. Osobiście bardzo nie polecam takich weekendów z przyjaciółmi, którzy mieszkają na co dzień daleko, bo to później tylko żal i pustka pozostaje. I tyle z tego. Kapcie no. Oddawać. Kapcie jeszcze, o! Jeszcze kapcie sobie życzą, nie jest po prostu. Ale było super cudownie. Wracają już Natka z Matim do Gorzowa niestety. No wzywają obowiązki, wzywają, a tak się fajnie w Lugmasy zaczęło i tak się cieszę, że taka możliwość była. Teraz mnie tutaj nie słyszą osobiście, więc powiem, że się bawiłam świetnie i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Tylko w plusie LG K50S z trzema aparatami ale bez kosztów abonamentu za złotówkę. Sytuacja wygląda następująco. Jesteśmy sami na placu boju, rodzice wypoczywają, a my tutaj walczymy o przetrwanie. I jest bardzo fajnie i wesoło. Tak, smyrnęłam cię włosami po ławce chyba. Wiesz, prawdopodobnie mogło tak być. Rodzice wypoczywają, a my tutaj się bawimy wspaniale. I robimy pierwsze aniołki w tym roku, w tym sezonie. Śniegu nie ma, ale jakoś sobie trzeba radzić, tak? Och ty! To aniołek czy diabołek jest w końcu? Ej! Jak powiem, która jest godzina, to chyba nikt nigdy już więcej nie zaprosi mnie na weekend. Kończy się niedziela, a ja nadal tutaj jestem. Ale trochę postanowiłam się przydać. Rodzice sobie wcześniej odpoczywali. Ja się tutaj zajmowałam Remkiem, a Remek mną. A ostatnie godziny spędziłam z Maćkiem przy sprawach technicznych i z Kingą na sprawach inspiracyjno-
pomysłowo-kreatywnych i działaliśmy wspólnie przy różnych sprawach YouTube'owych, technicznych, głównie jeśli chodzi o nowy aparat, nowe ustawienia renderowania i tak dalej, żeby te vlogmasy były super ekstra wypasione i jak najlepszej jakości i żebyśmy się nie spóźniali, szybciutko wszystko płynnie robili. I jeszcze postanowiłam wieczór wykorzystać na to, że oni się tam chwilę zajęli na górze, Maciek tam jeszcze kończy mi coś, kończy eksportować, więc ja tutaj posprzątałam trochę po nas, no i się zmywam się do Rafcia, bo Rafał już wrócił dawno temu z pracy. Musimy odpakować nasze kalendarze adwentowe, zaczął się vlogmas, więc to jest bardzo zobowiązujące, no i na pewno się stęskniliście za nim tak jak ja przez cały dzień. Tak podsumuję, ten nasz weekend wspólny było przecudownie. Ja przypominam, że to była taka niespodzianka w sumie. Kinga zaprosiła Natkę, Matiego, no i tak się zmówili trochę za naszymi plecami, ale jak już było wszystko oficjalnie, no to daty dograliśmy, żeby tutaj jak najwięcej czasu razem poświęcić. Niestety Rafciu dzisiaj był w pracy, no ale nadrobi sobie wszystko na jarmark łódzki, na pewno jeszcze się wybierzemy. To już jest chyba starość, jak takie weekendowe imprezy trzeba odchorowywać. Wszyscy się tak poprzeziębialiśmy, że teraz jesteśmy już w takich piżamkowo kocykowych wydaniach i zaglądamy zaraz do naszego kalendarza adwentowego, który idealnie nam pomoże. Akurat na taki. Ja chciałbym podziękować wszystkim za taki odzew na Instastory, że wysyłacie nam swoje wykonane zadania. Cały czas zbieramy zdjęcia, relacje i zaraz się wszystkimi pochwalimy. Tymczasem zajrzymy po raz pierwszy do naszych kalendarzy adwentowych. Co my tam mamy, drodzy Państwo? Przygotowany herbatkowy. Nasz pociąg. Mamy pociąg do herbaty. Przyda nam się. Na dzisiejszy wieczór herbata biała malinowa. Ja dzisiaj próbowałam troszeczkę od Kingi, bo im też się trafiło 1 grudnia. I bardzo smaczna, taka delikatna, idealna na wieczór. I mamy też zdrapkę. Tak, zobaczymy, czy zostaliśmy milionerami. Uwaga, będę hostessą. Zdrapujemy 1 grudnia. Jedynka. Co my tu mamy? Dun, dun, dun. 200 zł, okej, może być. I co? No, przydałoby się. Bałwanek. Z Drapola znajdź prezent i wygraj przypisaną do niego kwotę. Okej, no to 200 zł nie wygraliśmy, bo mamy tutaj bałwanka, ale mamy jeszcze 23 szanse. No, bo nas czeka ta większa nagroda, tak, to wiesz, ta mniejsza. Tak. No, tymczasem nagrodą wieczoru będzie herbatka. A teraz, oprócz herbatki, przenosimy się w świat waszych kalendarzy adwentowych. Tak, dzisiejszy dzień, dzisiejsze vlogmasowe zadanie to pokazywanie, chwalenie się swoimi kalendarzami adwentowymi i przesyłacie nam zdjęcia i to mnie tak bardzo cieszy, że zaraz się pochwalimy. Jeśli chcecie dołączyć do naszej zabawy vlogmasowej, zapraszamy serdecznie na naszego Instagrama. Tutaj mamy specjalną zakładkę Vlogmas 2019 na profilu mniejsze od 3 i tutaj realizujemy poszczególne wyzwania. Tutaj wcześniej informowaliśmy o tym. Kto śledzi nas na Instagramie, jest na bieżąco. I wczoraj właśnie zapowiedzieliśmy zadanie numer 1. Szanowni Państwo, zaczynamy oficjalnie tak, naszą jest. Zabawę. Pokazałam nasz kalendarz, jeszcze nie zdrapany. Tak. I zaczęły się pojawiać zdjęcia waszych kalendarzy. Proszę Państwa, Anne Batalia pochwaliła się kalendarzem, który dostała od nas. Herbatkowy, piękny i strojki, które razem robiłyśmy. Akurat to są Natki, także nie przypisuje się tutaj. Tutaj Kasiula wysłała nam, podejrzewam, piękny, że to jest jakiś kalendarz kosmetyczny. Nie orientuję się jeszcze za dobrze, ale jestem bardzo ciekawa, co tam jest w tych okienkach w środku. Ładnie. Ale piękne zdjęcie w ogóle. Dalej. Mamy Kinga Fliszewska i również pochwaliła się herbatkowym kalendarzem. Dzisiaj dziewczyny też piły malinowe herbatki i zaraz przetestujemy we własnych nowych kubkach od Natki Matiego. Oj, przepraszam, przeskoczyłam. Domowe Love. Co to jest za rodzinka cudowna? Jakie piękne zdjęcie, nie? W ogóle. Piękne zdjęcie kominka. Oni realizują własny kalendarz adwentowy. Różne opowiadania się będą pojawiać, także też warto, jeżeli chcecie klimatu świąt już troszeczkę zaznać, to warto do nich zajrzeć. Tutaj mamy Agniesię, naszych sertowników, których serdecznie pozdrawiamy. Tak jest. I tu kalendarz Krzysia, kinderkowy, na pewno przesłodki. Zazdro. Ja mam tylko herbatę, no a nie czekoladki. No właśnie, coś bida w tym roku, gdzie czekolada, ja nie wiem.
Kachna wrzuciła, oj, przepraszamy bardzo, też kinderkowy kalendarz inny w kształcie choinki. Ale tu są jeszcze, co tam daje do jeść? Różne przysmaki, chyba jakieś orzeszki. I napisała Kasia, że szukała kalendarza adwentowego z herbatkami. My co prawda stworzyliśmy sobie taki kalendarz, ale widzieliśmy w Tesco, tak, jak byliśmy Lloyda. Lloyd? Ale my zrobiliśmy swój. Tak. Ale fajnie jest do kupienia można było też, znaleźć. No? Także może jeszcze się zdąży znaleźć. A tutaj nasza Loczek Drawing, która stworzyła nasz piękny portret. Tak, jakiś czas temu się chwaliliśmy, pokazywaliśmy. A teraz przygotowała własny kalendarz adwentowy. Zorganizowanej przez mniejsze od trzech. Postanowiłam stworzyć... Ale fajnie was słyszę. Fajnie, no. Będzie jeszcze kalendarz oczywiście... Musimy sobie przejść do pełnej relacji. Mhm. A tutaj książkowa potworka ma taką samą zdrabkę jak ja, także trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że też będziesz miała dużo szczęścia. Mamy nadzieję, że wygra miliony. Możemy się podzielić wygraną. Tak, musimy się jakoś dogadać, będzie łatwiej. I na ten moment to już wszystko. 100 lat, Marianna Cyberska. Mariannę Cyberską pozdrawiamy serdecznie i również zapraszamy do zabawy naszej. I cóż tu się jeszcze pojawiło dzisiaj? Przy okazji złożymy życzonka w sercowniczce. Tak, właśnie. A co się będziemy ograniczać do kalendarzy? Sercowniczka nasza Patrycja Wołoszyn ma dziś urodziny, jest już po północy, więc właściwie to mogłoby być w kolejnym vlogu, ale życzę zdrówka, 100 lat samych powodów do uśmiechu i Patrycję serdecznie ściskamy. Drodzy Państwo, to jest szczera radość, bardzo się cieszę, bo mam piękny zielony kubeczek, który tak pasuje mi do choinki na głowie. Tak, bo moduluję głosem dzięki nosem, Katarowi. Właśnie, nosem modulujesz. Tak. No. Nosem moduluje głos. Tak, myślę, że niedługo u mnie będzie podobna taka podobna sprawa. No. Tak. Pijemy sobie herbatki, w sumie jeszcze nie pijemy, bo dopiero je parzymy. Na razie wąchamy. W nowych naszych kubeczkach. Tak. Boże, jak mi się podoba ten kubek w ogóle. Też. Ale ja mam taki, jak ja chciałem, czyli taki leśny, a jednocześnie świąteczny, bardzo fajny. I śnieżny, i bo ty masz taki typowy świąteczny, a ja mam taki właśnie trochę las, dzicz, renifer w dziczy. Taki, bardzo mi się to podoba. A szczególnie cieszę się, że dobrali do tej choinki, którą mam stale na głowie. Ale w sumie nie, stale, no. Nie mieliśmy mówić o herbacie i w ogóle, tylko o tym, że zachęcamy was serdecznie do tworzenia vlogmasów razem z nami. Będzie się działo bardzo dużo. I dzisiejsze zadanie to była taka rozgrzewka. Zadania będą najróżniejsze. Liczymy na waszą inwencję twórczą i myślę, że nie będziemy się ograniczać, jeżeli jakieś hasło wam się skojarzy też jakoś niestandardowo z świętami, przygotowaniami, to również możecie jak najbardziej swoje wizje realizować. My będziemy je udostępniać. Tylko ważna sprawa, żeby w relacji na Instagramie albo w poście oznaczyć nasz profil i dać hashtag dzień doberek reniferek bez polskich bez słów. N po prostu i no. Tak, żebyśmy mogli was znaleźć i udostępnić. I chcemy tworzyć vlogmas razem z wami. Dla nas to jest super frajda zaglądać do waszych domów, gdzie się przygotowujecie do świąt. No bo to zawsze takie ciekawe, jak to bo wygląda. To my jesteśmy jak Mikołaj, bo on zagląda do różnych domów. Ale nie przez komin nie zagląda. A, ale my nie dajemy prezentów. To taki, jesteśmy takim gorszym Mikołajem. Damy prezenty, no właśnie za najbardziej zaangażowanym osobom. To jesteśmy jak Mikołaj. Tak, tak chcemy tak was zachęcić, zmotywować. Będą upominki niespodzianki. Sami jeszcze nie wiemy, co to będzie, więc to są takie niespodzianki, tak, że sami się tego nie spodziewamy. No i mam nadzieję, że będziemy się razem bardzo fajnie bawić i inspirować się nawzajem. Nie udało nam się zakończyć vloga na czas. Jakoś tak wyszło, że w trakcie montażu odpłynęłam i Rafciu tylko uwiecznił, jak sobie słodko zasnęłam reniferkowo wczoraj. Dziękujemy pięknie za oglądanie vlogu masów. Zachęcamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.